Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Football Managera. W poprzednim zdobyliśmy mistrzostwo Polski, tak więc teraz będziemy mogli się delektować tym wszystkim, czyli pieniędzmi. Tutaj zobaczymy, jacy piłkarze będą chcieli do nas przejść i tak dalej, tak więc kontynuujmy, eee, weźmiemy się też za transfery, eee, sprzedamy może kilku zawodników. Eee, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Za kilka dni odchodzi z naszego zespołu Michel Platini. Dobra, komentujemy Stalper. Dobra, Utaka akceptuje ofertę, tak więc już chyba został naszym trenerem. Tak więc zobaczmy, jak wspomożesz nasz trening. Tak jest. Strzały, proszę bardzo, i od razu też defensywa wzrośnie. Tak więc teraz mamy bardzo dobrych trenerów, ale potrzebowałbym jeszcze specjalisty od taktyki. I jeszcze bramka od bramkarskich umiejętności, no bo Machnik tutaj nie jest jakimś bardzo dobrym specjalistą. Zobaczmy, trening, zespół, tak, początek wakacji. Czerwiński, w poprzednim odcinku sobie go przeskautowaliśmy, ale jest słabiutki niestety. Spartak Moskwa, dobra, dobra. Lech ustanawia nowy się. dobra. Lovrencic osiąga rekordową średnią w ekstraklasie, to jest 7,30 jaką Lovrencic średnią w tym sezonie w Ekstraklasie ma 10 asyst, 4 asysty, no 7,30, bardzo dobra oce, średnia ocen. De Souza był poprzednim rekordzistą, proszę bardzo, dwa lata temu. No szkoda, że wyprzedził De Souza, no ale w tym sezonie De Souza dałeś dupy po całości, ale to jeszcze nie był tak straszliwy sezon, żeby Cię wyrzucać z tego klubu, ale poprzedni sezon 17 bramek, 11 asyst. No to za słaba ocena. Za słaba ocena na taki e, wynik. Pajszo otrzymał e, piłkarza sezonu polskiej ekstraklasy. Zobaczmy, jak to było w poprzednich latach. E, Paczeko i Zahara. Dobra, bramka sezonu, e, Kopczyński w meczu z Zagłębi Lubin zdobył drugą najlepszą bramkę, czy to spowodowało coś, cokolwiek u niego, nie wiem, zobaczmy te bramki, przypomnijmy sobie bramkę Kopczyńskiego, a także zobaczmy w czym lepsza była bramka, e, dobra, Pajszo, ależ tutaj powalczył, jeszcze Pajszo, no tak, no bardzo ładna bramka, tutaj 4-3, to tutaj pod koniec sezonu było to spotkanie, e, dobra. To była pierwsza bramka. Druga, no to właśnie to spotkanie Utaka Kopczyński. No i właśnie z karnego Bardzo dobry strzał Kopczyńskiego. No i bramka numer jeden. No zobaczmy. Ruch Chorzów i Papadopoulos. To pewnie przewrotką. Pewnie przewrotką to zrobił. Dobra, kontynuujmy. Pogoń zdobywa nagrodę Fairplay. E, Pajszo, król strzelców, właśnie król strzelców. Marko Pajszo, drugie miejsce, Zachorski, trzecie, Bekim Balaj. Balaj, przepraszam. E, no słabi to zawodnicy. A z No już stary to jest zawodnik, już będzie coraz gorszy. Zachorski też już stary, ale Jary jeszcze. Dobra. Podsumowanie meczów Kędziora rozegrał spotkanie w reprezentacji, proszę bardzo. 28, tak więc Danh, prawie całe spotkanie, ale to Kędziora chyba za niego wszedł właśnie w tym wygranym spotkaniu z Litwą, z Łotwą. Więc 8 minut za słabo, ale to był debiut Kędziory i 14 mecz Danha. No to Kędziora powinien być teraz w niebo wzięty, tak zachwycony debiutem. Dobra, co tutaj dalej? Posezonowe zebranie zespołu, no to oczywiście możemy być... Gratulacje wam, Gratuluję Wam zdobycia tytułu, to fantastycznie. Liczę na to, że po powrocie w pełni sił, bo w przyszłym sezonie zadowoli mnie jedynie powtórzenie tego sukcesu. Oczywiście możemy zdobyć ten tytuł, panowie, dalej. Dokładnie takie reakcje oczekiwałem. Stępiński, Turan, Platini, Peszko, z dwóch zawodników niepotrzebnie, bo już ich nie będzie. Posezonowy przegląd opinii. Może, uza, może zostać uznana za bardzo dobrą. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fantastyczna postawa zespołu w rozgrywkach EkstraKlasa, a, a o Lidze Mistrzów Nic. Kibice są zadowoleni, że Stępiński dołączy do klubu w tym sezonie. I Shoton, no ja też jestem zadowolony z Shotona. Ok, Bramkarz jest najsłabszy, tak więc Zdenek złamał. Tutaj nam oferuje, ale my chyba podpiszemy kontrakt z Tytoniem. Co tam jeszcze się nie zgodził do końca, teraz byłbym w stanie podpisać z nim. A czemu anulowane są obiekty młodzieżowe? No nie, no kurwa, no nie, dlaczego? Brakiem funduszy, no przecież nie wkurwiajcie mnie. I znowu cały rok trzeba będzie czekać. Ale lipa, no chuje do szczania. Dobra, roczne podsumowanie treningów. Malinowski bardzo się wzmocnił w tym sezonie. To dobrze. Konrad Nowak się wzmocnił, no ale kontuzję teraz ma. Szkoda. Barbus się wzmocnił oczywiście, zawodnik z potencjałem Stępiński, który będzie z nami, mam nadzieję, przez całą karierę. Siwek, w którym mam wielkie nadzieje proszę bardzo, ależ się rozwija. Podania już 13. Pięknie przyspieszenie 14, szybkość już 10. I ten jego tutaj. Nie... No jak to się mówiło? Analiza atrybutów wygląda bardzo dobrze. Termin rozpoczęcia terminu przygotowawczego. No, 6. 6 2016, <laughs> Czyli 6 czerwca. Co ty gadasz już? No damy im odpocząć. No dobra, niech będzie 13. Chociaż nie no niech będą 5 tygodni bo tutaj się zaczyna bardzo szybko liga. Eee, a zwolniony został Kam Karol Brodowski z Lecha Poznań. Nawałka odbiera podziękowania od Kędziory za debiut eee, i jeszcze Bołnau zostanie powołany. No i dobra. A gdzie jest hajs? Gdzie jest hajs, który mieliśmy dostać? Okej, okay, o kilka kolejnych dni do przodu. Eee, Sobolewski zdobywa licencję trenerską. On jest tutaj koordynatem pion, pionu juniorskiego Utaka rozpoczyna kurs trenerski. Dobra, Witkowski podpisuje zawodowy kontrakt już z Wisłą. E, no ale dalej będziemy go tutaj mieć w, na liście życzeń. Dobra, tak więc my możemy teraz zrobić sobie małe podsumowanie. Tak więc tak, zobaczmy statystyki ogólnie e, tej ligi. E, Najwięcej bramek strzeliliśmy 61. Piast bardzo dużo e, strzelił bramek. Legia najmniej straconych bo 22, ale no i co z tego, <grym> bo my mamy mistrza forma u siebie bardzo dobra na wyjeździe jeszcze lepsza 4 wygrane z rzędu, bez porażki 9 spotkań bezpośrednie rzuty wolne 2, e, pośrednie rzuty wolne 4, 4 rzuty karne najwięcej karnych piast teraz piłkarsko, zobaczmy średnia ocena, Szoton, proszę bardzo jak dobrze się spisał w tym sezonie Nowak e, również Kuchta, najwięcej zwycięstw e, kto tutaj jeszcze dystans, bardzo dużo biegał Kędziora oraz Kosznik Kuchta, 12 kąt e, na piątym miejscu, stracone ale co stracone bramki John tak, ale przecież co, ty stałeś na bramce kiedyś? chyba nie albo stał może być. Dobra, zobaczmy skład i tutaj właśnie po ocenie jak przebiegł sezon naszym zawodnikom. Tak więc numer jeden oczywiście Rodrigo Brazylia, ale to tylko 13 spotkań. No ale jednak, ale jednak udało mu się zaskarbić tutaj oceniających. No i najlepsza ocena w klubie dalej Konrad Nowak, proszę bardzo jak wysoko. Ryan Shotton bardzo dobry transfer, Adam Dan oczywiście cały czas wysoki poziom naszego obrońcy. Tak jest, historia, proszę bardzo. No to będzie legenda tego zespołu, Adam Danch. Dalej De Souza, no troszeczkę obniżył loty, ale dalej będziemy go trzymać. To jest bardzo młody zawodnik, 24 lata, e, niech gra. Kędziora, proszę bardzo, też tutaj bardzo dużo spotkań rozegrał. Dalej Barbus, Stępiński, no i to było, byłoby tyle, jeśli, zawodnie, jeśli chodzi o zawodników, którzy mieli ocenę większą niż 7%. A dalej, troszeczkę rozczarowanie Lanza Fame, ale 10 bramek zaliczył w tym sezonie. To dużo, bardzo dużo i 7 asyst, no tak więc. Niech zostanie z nami, myślę. Ale Peszko się pożegna na bank z tym zespołem, a on i tak był tylko wypożyczony. Dalej, Malinowski, troszeczkę rozczarowanie, Dawidowicz, w sumie dobrze, jak na defensywnego pomocnika, Kwerkwelia. E, dobra, a jeśli chodzi o najsłabszego zawodnika no to niestety Adam Dźwigała bardzo słabe występy u, u, chyba go sprzedamy chyba sprzedamy Dźwigałę bo naprawdę słabiutko to wygląda, dalej Platini, który odchodzi no Siwek, ale to jest 16-letni zawodnik, e, który się jeszcze rozwija w sumie 21 spotkań, no nic mu się nie udało ani asysty, ani bramki ale niecałe dwa odbiory na mecz, 84% podań, niecały jeden dribbling na mecz, 7 razy sfaulowany, 4 razy on faulował, udany sezon, no tak sobie, a gdzie jest Kuchta? Kuchta 6,83 i najwięcej spotkań właśnie rozegrał Kuchta, dalej Kędziora, Danch, Lanzafame, Bramek strzelił najwięcej Stępiński, Lanzafame drugi, De Souza, Correa, asysty, Stępiński i Peszko po 11, proszę bardzo, dalej Lanzafame, Brazylia. Zawodnik meczu Nowak i Shoton, proszę bardzo e, celne podania Siwek, proszę bardzo najwięcej e, Kaźmierczak, no i Dźwigała też celnie podaje. Najwięcej odbiorów Kosznik. Szkoda, że odchodzi Kędziora, Sziszturant, czyli skrzydłowi, e, obrońcy. E, dryblingów najwięcej De Souza, lanzafamy, oczywiście skrzydłowi. E, a to co? Celne strzały, proszę bardzo, Kwerkwelia i Kaźmierczak 100%, a gdzie napastnik Stępiński 39%, żółty kartek, 9 kosznik, 8 matuku, czerwonych kartek, 2 w tym sezonie, Malinowski i matuku. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o podsumowanie sezonu. A teraz rozpoczniemy już wyścig tutaj o najlepszych zawodników, ale najpierw trzeba uzbierać, trzeba dostać hajs. Nie jest zainteresowany tutaj Witkowski. Nie wiem czemu. Dobra, co tutaj dalej się dzieje? Eee, wyróżnienie dla Kaźmierczaka. Kontrakty dobiegają końca kosznikowi, słodowemu oraz Zborowskiemu. Głównemu fizjoterapeucie. Hmm. Aha, bo on nie chciał podpisać z nami kontraktu, tak? Bo tam się kłócił. Ale teraz chyba będzie chciał. No dobra. Tak więc zaproponujmy. Dobra, lecimy dalej Kiedy my dostaniemy pieniądze? Z treningu do szpitala, Strauss Dobra, ważne daty Czerwiec rozpoczynamy e, Piłkarz miesiąca, Kiźniczenko Zajebioza, e, menedżer miesiąca No i menedżer roku, myślę też będzie Kasi e, Zajebioza Dobra, czy my już wróciliśmy? Jeszcze, jeszcze trwają wakacje hmm, Wracamy 6 Właśnie, czyli już można zacząć ustawiać e, Sparingi Wracamy 6. No to damy im trochę potrenować. To będzie poniedziałek. To rozegramy pierwszy mecz w sobotę. No i zobaczmy, na wyjeździe, gdzie możemy grać. E Salzburg. Niech będzie. Dalej. No w domu, niech to będzie spotkanie z e Ujpest. Dalej. Tutaj tydzień przerwy. Mecz na wyjeździe z. No tutaj już nie ma dobrych drużyn. No ale z kimś trzeba będzie powalczyć. No to dawaj ten runheim. Dalej. Tutaj półtora tygodnia wolnego. Zobaczmy. O wyższej jest tutaj Lil. Proszę bardzo, ależ grubo. Z Lil za 95 tysięcy. Ok. No i dobra, tyle styka, bo tutaj drugi lipiec. No to dobra, wystarczy jak na razie, Salzburg przyjmuje propozycję. Dobra, tutaj niech wszyscy przyjmą. No i jedziemy. Już za 10 dni pierwszy mecz towarzyski. Tak więc no długich wakacji to tutaj zawodnicy nie mieli. Dobra, ja sobie zapalę. Ok, Platini otrzyma 15% transferu, czyli 4000. Już przechodzi. Do tam gdzieś tam. Anzi Tarkanow, nowym menedżerem. Najnowsza opinia: są zachwyceni Twoimi zdolnościami przywódczymi. Nadal w niewielkim stopniu bierzemy je pod uwagę przy ocenie Pańskiej pracy. Ha, dobra. Michał Kopciński: są zaniepokojeni postawą Michała Kopcińskiego. Dobra, Polska odnosi zwycięstwo. Kolejny mecz towarzyski z Lichtensteinem. E, zobaczmy sobie, jak tutaj Polska sobie poradziła. Kto grał? Lewandowski też strzelił. E, Zieliński, Błaszczykowski, Glik, ale nikt nie grał. A jest, Danch wszedł e, na chwilę, ale Kędziora tym razem nie wszedł. Szkoda. E, Zborowski akceptuje. Dobra, a co z tym tytoniem? Co z tytoniem? Ale by było, jakby on przeszedł do tego zespołu. No już nie mogę się doczekać tego, jak, jaką podejmie decyzję. Podsumowanie meczów międzypaństwowych. To tylko Adam Danch rozegrał spotkanie. 6-7. 25 minut rozegrał. Tylko. No ale dobra, 15. spotkanie w reprezentacji Polski. De Souza nie wyobrażam sobie. Adam Danch, no też sobie nie wyobrażam, żeby Adam Danch odszedł. No ale to już y, można to nazwać, można to uznać za dobry znak. Rzeźniczak odrzuca ofertę nowego trzyletniego kontraktu. E, Menedżer sezonu polskiej ekstraklasy. Najwięcej punktów. No, okazji zajebioza. My zagłosujemy na Pawła Janasa. Okej. Okay. Dobra, 4 czerwca, jeszcze dwa dni, i rozpoczniemy już przygotowania do nowego sezonu. No, tak więc zobaczmy. 5 czerwiec. Lech, jednak Michniewicz jest nowym menedżerem Lecha Poznań. Nagroda Fair Play. Szkocja, Szwecja oraz Chorwacja. Kolejny mecz towarzyski z Litwą i kolejna wygrana 0 do 1. A w tym meczu grał Adam Danch, całe spotkanie i tyle. Niestety, e, gdzie Kędziora nie wszedł w tym spotkaniu, ale to nic. nie Michniewicz właśnie, nowym menadżerem. Potwierdzenie. E, dobra, dobra. Zajebioza oczywiście zdobywa nagrodę. Podsumowanie. Bounoł też rozegrał spotkanie, też cały mecz i 7-2. Bardzo dobry występ Bounoł. No ale będę chyba musiał z niego zrezygnować, jak tytoń przyjdzie. I tutaj Danch bardzo dobra ocena 7-0-16 występ dla reprezentacji. Amkar Perm zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. To jest, co to jest w ogóle? Rosyjska ekstra klasa, ale ja tutaj odmawiam. Odrzuć zaproszenie. Tak więc, już zaczęli, zaczęły się nowe kluby interesować Kasim jako menedżerem. No to trzeba uznać za dobry znak. Dobra, przedsezonowe zebranie zespołu. E, jakie nastroje przed nowym sezonem? Myślę, że mamy szansę na udany sezon i realizację wyznaczonych celów. Dokładnie takie reakcje oczekiwałem. I Peszko, Turan, Kopczyński i Kuchta bardzo dobrze zareagowali. To dobrze. Zebranie przedsezonowe z naszymi współpracownikami. Dobra, wykonawcy autów, dobra, najlepsza formacja. Dobra, ok, trening, zacznijmy ustawiać jeszcze początek wakacji. Tak więc, jeszcze tutaj chwilkę musimy poczekać. Powinniśmy się skupić na ofensywnych stałych fragmentach gry, to się skupmy. Czy już jest trening dostępny? Jeszcze nie. Chyba od jutra właśnie. Od, od, już od dzisiaj, od 7 czerwca będzie to dostępne. No już 8. To jest środa. No to i tak na ten tydzień nie będziemy mogli treningu ustawić. Tak więc niech będzie zrównoważony. Ale już tutaj od 13 czerwca możemy trening przeprowadzać. Kaczmarek jest w, pieś, w Piaście Gliwice, Arak kolejną odrzuca propozycję kontraktu, <laughs> Janicki również, Słowik otrzymuje nową propozycję, ale mm, on tutaj jeszcze ma długo kontrakt z Jagiellonią, no nic. A co tam z tym tytoniem? Czy on może na razie nie chce myśleć o zmianie klubu, jak jest na reprezentacji na Mistrzostwach Europy? Kwerkwelia wciąż próbuje podać w uliczkę, Peszko odchodzi, Stępiński odchodzi, Turan, ale Stępiński no, do nas przyjdzie. Dobra, już dzisiaj mecz towarzyski z Red Bullem Salzburg, zobaczymy jak sobie poradzimy. Tutaj jeszcze trzy wiadomości, dobra, ale co z tym tytoniem, odrzucił ofertę, hej, no nie. No, Ekstraklasa, Polska, gdzie tutaj jest ten tytoń? Przemysław, tytoń, zaproponuj kontrakt. Już zaakceptował, o nie, no i straciliśmy tytonia. Ale szkoda. Kurde. No, lipa. No dobra, kontynuujmy grę. Dobra, jeszcze przeglądaj. Tutaj e, trening już pewnie tak jest, można ustalać. E, no to tak, zobaczmy ogólne. Zaczniemy od defensywy, ofensywy i kondycji. Tak więc <laughs> defensywa niech będzie na LIL, ofensywa tutaj na upiec w domu i kondycja na kolejny tydzień. Dobra, lecimy dalej. <laughs> Zobaczymy ten mecz towarzyski. Już po nim. No i zobaczmy: 3 do 1 wygraliśmy. Proszę bardzo. No tak, mistrzowie Polski. De Souza, dwie bramki i Peszko zaliczył też bramkę. Kto tu jeszcze dobrze się spisał? Kwerkwelia. Dawidowicz, Malinowski bardzo dobrze. Wesołowski, proszę bardzo. No i tyle. Kosznik wznawia treningi. E, Polska ratuje remis w pierwszym spotkaniu. E, z Rosją 1 do jednego. No trudna grupa, Włochy, no z Danią powinni wygrać, ale Włochy będzie ciężko. Peszko, raport fizjoterapeuty 2-3 tygodnie. E, tutaj ten lewy skrzydłowy to nie. no kolejny mecz w reprezentacji 6-9, no ale 2 do 2, Konsorcj konsorcjum zrywa umowy. A właśnie, a kto rozegrał? No, nikt z naszych zawodników niestety nie rozegrał spotkania. Cichocki i Glik, proszę bardzo. A Danch i Kędziora na ławce. No dobra, jedziemy dalej. E, dobra, dobra, dobra. No i może przejdźmy do raportu o zespole. Ale to dobra, to 1 lipca zaczniemy. Tutaj już będzie e, losowanie e, do Ligi Mistrzów. Czy my będziemy w drugiej fazie kwalifikacyjnej, chyba? Chyba. Chciałbym jeszcze dotrwać do momentu, w którym e, będą te wszystkie podsumowania i tak dalej, w którym dostaniemy w końcu jakieś pieniądze. E, zarząd e, ustawi nam wyjściowe budżety. To będzie chyba właśnie pod koniec tutaj czerwca. E, podsumowanie transferów. Kowalczyk kontuzjowany. Dobra. Słowik akceptuje nowy kontrakt. E, Galsisz. E, no nie, nie będziemy go sprzedawać. Tak więc, kto się nim interesuje, Wigan, proszę bardzo. Nie wyobrażam sobie. Dobra, kolejny dzień meczu towarzyskiego. Ogłoszenie rankingu rozgrywek Europa. Tak więc, yy, Ekstraklasa awansowała właśnie na 21 pozycję. Yy, to bardzo dobrze. Ogłoszenie rankingu klubów europejskich, Górnik Zabrze zanotował skok o 275 pozycji, a najwięcej Avenir Beggen, a teraz Bayern jest najlepszym klubem, 160, 160, 167 pozycja Górnika Zabrze, to ile to nam daje punktów, 11, nie, 12, 425 no w sumie słabo. Jesteśmy między innymi wśród takich klubów, ale jak na przykład Lens. No ale Słowan Bratysława, Herenwen, Arsenal Kijów, Dynamo Moskwa proszę bardzo jest słabsza. Kto tutaj jest jeszcze blisko? Lech Poznań. Na no to Legia jest chyba lepsza. Zobaczmy Wisła jest nawet lepsza, 155 pozycja. E... Ale to z poprzednich lat. No a gdzie jest Legia? To Legia tak wysoko będzie? A jest, bo awansowali przecież do fazy grupowej. Czyli są na 99. miejscu. No ładnie. Polska awansuje w Europejskiej Tabeli Współczynników, czyli teraz. Eee, co tutaj się dzieje? Aha. Aha, no tak, no tak. No to to już tutaj widzieliśmy. Tak więc Polska na miejscu 18. To tak jak przewidziałem, no i teraz trzeba by się będzie postarać, aby w poprzednim sezonie awansować gdzieś na miejsce 15, gdzieś tutaj za Czechy i mieć już dwie drużyny w Lidze Mistrzów. Tak więc mamy dwie drużyny w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej i jedną w trzeciej, czego jeszcze nie było. Tak więc dobra, jedziemy dalej. Dzisiaj ten mecz z UiPest. Eee, dobra, 2 do 1, tak więc Korea oraz Nalepa, proszę bardzo, Nalepa, Brazylia, gracz meczu, bardzo dobry występ e, naszego pomocnika, no nie chce się tutaj rozwijać, szkoda, ale no i tak jest bardzo dobrym zawodnikiem, tak jest, jedziemy dalej, tutaj mamy tydzień, teraz przerwy, ale rezerwy będą grać. I e, będzie losowanie Ligi Mistrzów. Tak więc myślę, że dojedziemy jeszcze gdzieś tutaj do 22 i zakończymy ten odcinek. Remis z Włochami, proszę bardzo. E, no jesteśmy na trzecim miejscu, znaczy Polska jest na trzecim miejscu. No i o wszystko będą grać z Danią. Tak więc wygrają z Danią, mają awans. E, a jak, kto w tym spotkaniu? Dan rozgrywał to spotkanie, ale zszedł. E, I no Kędziora. Po raz kolejny nie znalazł miejsca, ale to i tak jest duży sukces, że kędziora został powołany do reprezentacji. No i już zaliczył debiut. Ranieri odchodzi z Monako. Dobra, lecimy dalej początek okresu transferowego, ale to w Rosji. Tak więc AS Monako jest wolne. No, ale to nie. To jeszcze za wysokie progi. Adam Danch, kolejne spotkanie Dancha, 17 już. A, bo no, 12 występów w reprezentacji. Dobra, rezerwy, tak więc. No, kosznik odchodzi. Eee, no, ale dobra, dajmy mu tutaj rozegrać to spotkanie. Jeszcze, tak, Lanzafame, Siwek, Dźwigała. I Kwerkwelia, wszyscy ze słabym ograniem, niech tutaj jak najwięcej meczów grają e, i dobrze będzie, jak bez kontuzji tutaj to wszystko e, się odbędzie. Ale tutaj jeszcze będzie jeden mecz rezerw i w dniu e, otwarcia okna transferowego w polskiej ekstraklasie. Tutaj mamy sporo spotkań towarzyskich dzisiaj. No i też między innymi nasze rezerwy e, rozegrają to spotkanie. Ależ już mnie oczy bolą. Masakra. No co jest? Co tak długo? Dobra, mamy tutaj informację, no bo ruszyliśmy i Eriksen i spółka w centrum uwagi, czyli chyba jednak Dania wygrała z Polską to spotkanie. Zobaczmy. 6 do 0 wygraliśmy. Biedrzycki był najlepszym zawodnikiem zespołu. No fajnie, ale jesteś słabiutki. Dobra, podsumowanie. Ligę się kończy. Niemiecka liga się kończy. Rosyjska. Tutaj super, Toto e, Bliźniczenko, proszę bardzo, rozegrał spotkanie. E, Ukraina z Niemcami. Pierwszy mecz Bliźniczenki e, dla reprezentacji ukraińskiej. E, kolejny debiut w reprezentacji naszego zawodnika. Dobra. Ukraina, nowa gwiazda, dobra, nowy sezon za progiem. Spotkanie ze sztabem, zobaczmy sobie, co tutaj wymyślili, by próbował przestać prostopadłych podań i zwalniać tempo gry Kopczyński jak najbardziej. Peszko, wypożyczenie dobiega końca, dobra, dobra. Górnik Zabrze kontra Siroki i <górnik> To jest nasz pierwszy przeciwnik, czyli dobrze trafiliśmy. To jest Bośnia i Hercegowina, zobaczmy ich skład. Najlepszym zawodnikiem jest Środkowy Obrońca 18-letni. E, czy kogoś tutaj mają? W tym klubie? A no nie. Nie ma nic innego: jest jeszcze Kruno Filipowicz, ale to bardzo słabi zawodnicy. Tak więc nie powinno być problemów. E, a kiedy rozegramy to spotkanie? 13 lipca. No dobra. Tak więc myślę, że do kolejnej rundy awansujemy bez problemu. Czyli to będzie. Druga faza kwalifikacyjna? Nie, 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 o właśnie. Do trzeciej fazy kwalifikacyjnej, a w trzeciej fazie do... do barażów już chyba się awansuje, tak mi się wydaje. Tak więc no, baraże to jest cel minimalny dla Górnika Zabrze. No tak przegraliśmy niestety 1 do 0 z Danią. No i odpadamy z mistrzostw Europy. No po dość słabych wynikach 1-1 z Rosją, 0-0 z Włochami i 0-1 z Danią. Odpadamy niestety. Tutaj nam dobra, nieważne, ale dawno nam nie oferowali zawodników tutaj aż zapomniałem jak to wygląda. No i w tym ostatnim spotkaniu Kędziora wystąpił no przez ponad pół godziny bardzo słaby występ 6-0 tylko tak, więc no, niestety, Kędziora, jeszcze będziesz musiał troszeczkę potrenować. No i tak, dobrze myślałem, że się zmieścimy tutaj, akurat dojedziemy do 22. Znasz, znamy już naszego przeciwnika w Lidze Mistrzów. Tak więc, dobra, możemy powoli kończyć ten odcinek. Terminarz, no tutaj na razie jeszcze nie ma na co patrzeć. <laughs> ten odcinek był taki, no dość w sumie nijaki, ale e, przynajmniej wiecie, co się dzieje tutaj w klubie i tak dalej. Dobra, to by było wszystko, tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku Football Managera. Siemano!